Witam, dzisiaj zrobimy test Atrexa na białej cewkę Pro, 11 Pro. Cewka, Atrex ma ustawienie program podstawowy, multifrekwencja, filtr gruntu jest ustawiony na 4. Korekcja kamieni na plus 12, maskowanie 2. Ostatnie nastawy są głośność na 30, wzmocnienie statyka na 7, SAR 7, WCO 1, wzmocnienie audio na 25, program Tony Monety 2, hej? I to są ustawienia na tereny zmineralizowane. Mineralizowane tereny. Zaczynamy pomaleńki, wystawiamy detektor do gruntu, hej? Faza gruntu jest -89,8. Czułość detektora na 88. Ej? Zaczynamy. Pierwszy cel. Drugi cel. Czyściłem pierścionek na 20 cm. Piękny, stabilny WDI. Przechodzimy do dalszej linii celów. Jeden krajcer, myślę, 1800. Cel jest, tu jest bonusowy cel. Kalesoniak. Dla sprawdzenia, czy wykrywacz poprawnie identyfikuje. Jak bardzo? Na identyfikację na wyświetlaczu. Jest to chyba wykrywacz, który tutaj najlepiej identyfikuje cele, bo jest to identyczne z tym, co jest w powietrzu. Pokazuje niski przewodnik. Idziemy na dalszy cel. Moneta srebrna, 10 krajcarów, Austro-Węgry, rok 1868, na 24 cm. Całkiem dobry sygnał, a pierścionek? Na 23. Też spoko. No. Idziemy na najtrudniejszej linii celu, monety pod kątem. Jeden krajcar pod kątem 45 stopni na 24 cm. Pokaż może pinpoint, że tam jest. Tu jest? Jest. Czysty żadny sygnał? Pinpoint potwierdza, że jest to cel, który jest tam ukryty. Rozumiecie, o co chodzi, nie? To łatwo pokazać zaburzenie, ale to zaburzenie, jeśli się potwierdzi ormetalem, to tego zaburzenia nie ma. 10 krajcerów pod kątem 35 stopniowo na 24 cm? Bardzo fajnie. No, a możemy jeszcze spróbować monetki z drugiej strony. Może pinpoint jeszcze. Dobra. Dalszy cel z boku. Jeden krajcer 1800 pod kątem 45 stopniów na 24 cm. Sygnał jak dzwon z dobrym WDI. Dobra, to teraz powiedz Sławek, co jest ważne, żeby te monety w tym terenie wykrywać? W trudnym mineralnym terenie jest ważne ustawić, optymalizować pracę detektora. Jedna sztuczka dobra jest, po prostu ustawić korekcję kamieni na plus. Z moich pozorowań jest dobrze ustawić korekcję na przykład do plus 12 max w terenie, w terenach trudnych i się poprawi bardzo, bardzo fajnie wykrywalność trudnych celi, wysokich przewodników w bardzo mineralizowanym terenie, hej. Jak pokażę jeszcze raz nastawi. Detektor ustawiony na korekcji kamieni, hodrok plus 12. A powiedz mi, czy multifrekwencji ma tutaj znaczenie? Tak, multifrekwencji
programie podstawowym, to znaczy jest multifrekwencja, który ma większą czułość na niskie przewodniki i bardzo dobrze eliminuje konduktywny grunt, plus ma też eliminację magnetyzmu ziemi. To znaczy bardzo fajnie się sprawdzi, bardzo dobrze się sprawdzi na cele jak wysoki przewodnik, średni przewodnik, na wyszukiwanie niskich przewodników specjalnie jest lepsze używać program multi, który jest programem Bonetti, które te multi jest specjalnie robione pod niskie przewodniki i ta czułość na niskie przewodniki jest o coś lepsza, dosyć lepsza jak u multi na programie podstawowym. Czyli jeśli szukamy monet drobnych w terenie zaśmieconym cegłami, ceramiką, to użycie którego multi byłoby lepsze? Użycie nowego multi będzie mieć większy zasięg, lepszą separację od starego multi, ale jasne, można sprawdzić ten teren na obu typów multifrekwencji. Każdy coś znajdzie, każdy sobie znajdzie swój typ Delfanta. Hej? To jest bardzo ważne powiedzieć, że te multi są specjalnie robione jakby pod każdy typ terenu i pod typ poszukiwania. To bardzo terenach słanych, konduktywnych, mokrych bagnach jest używać typu multi, które jest robione na konduktywne tereny, na słane tereny. To znaczy multi, które jest na programie podstawowym, a innych programach. A na poszukiwanie drobnych monet i niskich przewodników najlepiej będzie pracować nowe multi, które jest w programie Monetti. Po prostu to multi jest o coś czulsze na bardzo niskie przewodniki. W zonie średnich przewodników te obie multi mają jakby tu sam zasięg, a na wysokie przewodniki będzie mieć większy zasięg, jak powiem, to stare multi, które jest na programie podstawowym, które będzie mieć większy zasięg na wysokie przewodniki. Hej? Na razie by są powiedział tyle, będą dalsze testy. Będzie spoko. Na razie. Na razie.